Siema, dzisiaj jadę do Jakuba zobaczyć jego pierwszy i nowy motocykl. Tata mu poprzerabiał. Powiem wam, że może być ciekawie, może być ciekawie, może być ostro. Chyba słyszę, chyba jedzie. Tu cię mam. No właśnie od jakiegoś czasu to policja lubi sobie stać. No tak ludzie tak na mnie dziwnie patrzyli. Wjeżdżam do miejscowości Jakuba. Ponieważ wieje. Chyba słyszę, chyba jedzie. Tu cię mam. Siema, siema Jakub. Dwa super munciaki. Powiedz, co to za sprzęt jest? Derby Senda 50, ale wsadziliśmy nową malinę. 90. No i tyle, 2003 rocznik. O. No. Kurde, zdrowe opony bidzenowe chyba założyłeś? Nie, nie. To, takie jakie kupiłem, takie są na razie. Aha. Tył trochę przeżył. No. Co, palenie gumy było? Nieraz. Nieraz? Nie, no tam. O, trochę luzu masz. No. A powiedz. Ten. Czyli co? Ciągle w użytku motocykl teraz? Tak, tylko teraz ostatnio mamy problem mały. No. Bo nie wiem, czy to kwestia iglicy, czy co, ale na tych wyższych, na tych niższych obrotach. Zresztą ja panu pokażę, co? No dobra. Jarek jestem. Panie Jarku.
coś takiego masz jak w skuterze, że on umie. Po prostu ja ci powiem, by można było tą iglicę, ja mówiłem już Radkowi, dać po prostu taką szpiczastą. Stożkową. Stożkową? No, szpic, żeby miała. Kupić po prostu tą stożkową taką. To jest taka iglica na wysokie partie gór, na przykład tam, gdzie jest mało powietrza, tlenu. Może to by pomogło. To tak jakby... No. A jak tak od razu dasz? A to może tak musi być. Od razu maneta. Wcześniej no, tego problemu nie było, no. Aha, aha. Czyli na tamtym gaźniku. Wcześniej my tamten gaźnik wymieniliśmy, bo nie było go wyregulować. Mhm. I właśnie ten. No i na początku było wszystko okej. I niedawno wymieniliśmy szczepę. O, klakson. A wyłącz go? A, kluczyka musisz. Niedawno wymieniłem świecę. A fajkę? Słucham? A fajkę? Fajkę też. Też. I raz mi właśnie jak jechałem na tej nowej świecy, to fajka mi wyskoczyła. No i od tego momentu jak mi fajka wyskoczyła, no to tak dziwnie chodzi, nie? O kurde. I na razie szukamy przyczyny. Ty, no to może ja bym jeszcze, wiesz co, ja bym jeszcze raz zmienił fajkę i świecę. Tak? No. Ale też myślimy, że to może być przez filtr powietrza. A jak to u ciebie wygląda, ten filtr powietrza? Ten filtr powietrza to... Zdajmy się tutaj. No i... Widać go, czy nie? Słucham? Widać go, czy nie? No tutaj, no z drugiej strony będzie, tak może. No, tutaj. Tu jest ten filtr powietrza. A, zabudowany jest. No. I jak ściągnęliśmy ten to od filtra powietrza, no to chodził dobrze. A jak zakładamy ten filtr powietrza, no to jest tak jak teraz, nie? Kurde. Czyli jak ściągniesz filtr powietrza, jest dobrze. No. Ale jaja. Nie wiem, czy trzeba filtr powietrza nowy kupić, co, ale... No. A może po prostu, a nowy zakładałeś ten filtr powietrza, czy nie. Stary? No ja bym dał nowy, wiesz? No to właśnie też o tym myślimy, żeby nowy kupić. No, bo on może być, wiesz, zapyziały. A myłeś go w ogóle? Nie. To wiesz co, to wejdź, zanim kupisz nowy, wejdź sobie naftę, nie, w baniaczek, wymyj go, osusz i byś musiał kupić ten płyn do nasączania, wiesz? No. Żeby zatrzymywało brudy. Motorex jest najlepszy, to ci tam na rok starczy. Okay. Albo na dwa. I go nasączyć, nie kupuj. Tylko pamiętaj, żeby cały go nasączyć, nawet tą powierzchnię, co przylega do... To wtedy ładnie tak uszczelni, nie? Dobra. To spróbuj. No szkoda, że daleko mieszkam, to bym... Mam naftę, mam ten, to by można było zrobić. Jest duże słońce, to by wyschło. No. No, ja, no w sumie tak. Ale widzisz, wszystko co mówisz, wszystko ma związek, nie? Tu nagle mówisz, wypadła... ta fajka też przestało, tu ściągniesz filtr, no ja bym go umył, nie kupował, tylko umył, bo i tak nawet jak kupisz nowy, musisz kupić ten olej do nasączania, nie? No. A naftę no to tam za parę groszy no, kupisz do tego, no tak. No i szukamy przyczyny właśnie, no i będziemy testować, nie? No. To zadzwonię za tydzień, się zapytać jak tam. A ja tutaj sobie fajnie pojechałem, kurde, na kole. Trochę dzisiaj wieje. A powiedz mi taką rzecz, Jakub. Ojciec ci to zrobił, tak? Co dokładnie? No, zmienił ci. Gaźnik? No. To akurat tak. No. Bo mnie nie było wtedy w domu i... A tak byś sobie sam zrobił? No pewnie bym pogrzebiał, jakbym czegoś nie potrafił, no to pewnie bym poprosił tatę o pomoc, a tak to... A powiedz, lepiej się odpycha na tym? Sam? Lepiej się odpycha na tym? No. Lepiej. Tak procentowo ile? Myślę, że 50% lepiej jest. Coś, ty, aż tyle? No bo tamten stary gaźnik też już był trochę ten i ta cała głowica i ten.
No i teraz jest o wiele lepiej, no wtedy też jakoś za dobrze nie chodził. Stwierdziliśmy, że wymienimy i od razu o wiele bardziej poczułem różnicę, nie? I co, do szkoły jeździsz? Tak. Kurde. Nie no, to jest coś pięknego, nie? Do szkoły no, sobie jeździć. To jest fajna zajawka ogólnie. No ja też jeździłem do szkoły, wiesz, z motocyklem. Fajnie. W ogóle niezależny jesteś, nie? No. Czekaj, jakie on ma tu zegary. VMAX jaki? Szczerze panu powiem, bo mam na razie odpięty ten. Ostatnio mi się żółwka pękła. Odpinaliśmy i muszę podpiąć, ale mam obrotomierz podpięty, więc... Aha. No. 23 tysiące ma przejechane. No 2003 rok. Trzeci rok, no. No popatrz, kurde. No. A remont był robiony jakiś? Silnika? No. Nie. Czy z tego, co pan przed kupnem mi mówił, to nie. Aha. Czyli zobacz, kurde. No. Dobrze użytkowany, jak kurde na długą motocykl starcza, nie? Taka 50, nie? Bo no, można powiedzieć... No, miałem przy tym, nie? I co w planach następnego? Na razie pozostaje pytanie przy tym. Jak zrobię 18, to kupi się też mocniejszego. A, czyli jeszcze ze 2 lata, a pośmigasz tym. Tak. Ale w przyszłości chcę na pewno rozwinąć tą zajawkę na motor, nie? To jest coś pięknego. A próbowałeś coś na kołonią? Próbowałem. I? I panu powiem, że no na koło idzie, ale jeszcze nie potrafię jakby utrzymać tej jazdy na kole, nie? Aha. I teraz też jak jestem... Ale utrzymać nie możesz w jaki sposób? Że podbiję i od razu jakby opadam, nie? Aha, mocy ci brakuje jakby? A chcesz, żebym ci coś podpowiedział? Jak robić, żeby wyżej go podnieść bez takiej mocy, jak gdyby z silnika? No, może pan to powiedzieć. Tak? No. Kurde. Tylko, że teraz to nie podniosę, bo jest ten problem, nie? I jakby gaz nie jest ten, więc teraz też tak średnio, nie? No. Ale to nic, mogę ci pokazać, mogę ci podpowiedzieć, jak masz trenować. No. To usiądź na motocykl, to ci na sucho pokażę. Na sucho? No. Okej. Okay. A strzelasz ze sprzęgła, czy nie? Staram się. Aha, czyli robiłeś to, czyli no. wiesz o co chodzi. Tak. No to jest już, wiesz co, to już jest wielki plus. To patrz teraz. Nie zawsze mi wychodzi, ale staram się to wszystko połączyć. No. A jakbyś połączył jeszcze jak gdyby takie nurkowanie przodu i wyrywanie z kierownicy. Ja się staram tak robić. Tak? No. To jak jeszcze mocniej się postarasz, to jeszcze bardziej on ci pójdzie. I staraj się, a z jakiego biegu ty stawiasz go? Zazwyczaj próbuję na jedynce, bo jedynka. Jeszcze jest ten strach, nie? To wiesz co, to jak masz tą jedynkę, to spróbuj sobie tak trochę wolniej dojechać, nie? Dać przedni hamulec. I w momencie, jak będzie odbijał, wtedy trochę strzelić ze sprzęgła i go tak wyrwać mocno. Może tego gazu tak dużo wtedy nie dać, tylko go tak wyrwać. I wtedy im go będziesz miał wyżej, tym dłużej sobie pojedziesz. No, jeszcze też staram się hamulcem tym mniej więcej, żeby... Tak, musisz, cały czas musisz mieć go na ten... Okay. Nogę musisz mieć cały czas na hamulcu. No. Tak, ten hamulec tutaj powiedz. Dobrze. Też jeszcze do... Trzeba powiedzieć, że jest w trakcie takich robót, nie? No pewnie, no musisz sobie go doprowadzić do porządku, nie? Tu jeszcze można tyle kasy wrzucić, że szok, nie? No. O, dyfuzor można ładnie poczyścić. No teraz będę musiał go wyczyścić niedługo i... Tu też plastiku nie ma jednego, więc też będzie trzeba dokupić. Tutaj na to, nie? No. Wyczyści i będzie. Okay. Tą farbę może zjechać też, całą. Też o tym właśnie gadaliśmy. No, bo to takie nie, to ktoś pędzelkiem pomalował. Ale lampy ciekawe, powiem ci. No. To ty zakładałeś, czy już były? Już były. Tylko niedawno żarówka pędzła, nie? Aha. No. I też tu jest ogólnie taki problem, że są automatyczne lampy, nie? A, w automacie. No. Przekręcasz kluczyk i od razu się... Nie, po odpaleniu. Po odpaleniu. I też te lampy na przykład na postoju, jak są te automatyczne właśnie na postoju, jak na przykład stoję
na przykład na światłach, no to one tak mrygają, nie? No. Wtedy nie gazujesz coś i mrygają, nie? Tu jeszcze można sobie ten założyć te bombery. No. Lusterka. Klamki powymieniać. A poczekaj, jak sprzęgło ci chodzi, dobrze? O, trochę linkę by można było przesmarować. Też kupujemy teraz, zamówiliśmy linki. Mhm. Też od gazu też. To wiesz co, to jak kupisz nową, to od razu tam WD w środek, w cały pancerz. Wiesz? Super. A co, to chyba pojeździmy, nie? No, jak się uda, to pojeździmy, nie? No jak się uda, no jesteśmy. No, no uda się uda. A czy jak się uda, jak ja odpalę mojego? Zobaczymy. No. Ale patrz, jaka duża tarcza z przodu jest, nie? Pierdziele. To tak by... Kurde, ja nie wiem, czy to... Takie dają? Kurde, duża tarcza jest, nie? Jak na 50-kę. Myślałem, że ten motor będzie mniejszy jak na 50, a to jest na dużej wadze. Nie, no co ty, no normalnie. Też miałem Senna 50 przez moment. Jaki rocznik? Oj, wiesz co, powiem ci, nie pamiętam już. Nie pamiętam, ale też stara. No. Też stara. To na enduro kołach, nie? No. A na supermoto to jest... I nawet grubasy są te opony, ci powiem. No, to duże, no. No, fajne. A jeszcze się na ulicy to nie widzieliśmy chyba, nie? Nie, tam, a gdzieś na mieście nie widziałeś mnie. No bo ja rzadko teraz jestem. Nie no, fajnie, fajnie. No. Banan na gębie, zaraz inaczej, nie? No. Jak jest motocykl. Co, terror na wiosce zrobimy. Można tu terror zrobić? Można. Można. Tu nie będą krzyczeć? Nie. Nie. Dobrze. A masz jakąś drogę, gdzie sobie sam tak jeździsz po prostu, czy nie? Tam na Gąski. Nie wiem, no tu w lewo. Na Gąski. I po prostu cały czas tam na prosto i tam jest taka dobra droga. No to tam pojedziemy. No dobra, to chwila przerwy i lecimy.